Raz, dwa. Co, przepraszam, Sebastian, co mówiłeś? Co? Raz szedł Antek późno z pracy i legł na poboczu. Ale mu się marnie spało, bo nie oddał moczu. To się nawet... Nawet nie, do nieudanych scen nie nadaj. Jesteśmy na tej samej przystani co wczoraj. Znaczy, wypłynęliśmy z tej samej przystani co wczoraj. Zachęceni wczorajszą przebieżką. Tak wyszło, że spotkaliśmy wczoraj prawie niedźwiedzia, co nie zachęca nas do łażenia po górach ani po lasach. Jezioro wydaje się być w miarę bezpieczną rozrywką, ale nie nadaje się do pływania, natomiast nadaje się do wiosłowania. Ostatni dzień naszej podróży do Igi na Washiro. Wyjazd chyba można zaliczyć do udanych. Żeby nie zagrożenie niedźwiedziami, pewnie byłoby jeszcze troszeczkę lepiej, ale ostatecznie nie było źle. Najbardziej mi się podobał atak niedźwiedzia, którego tak naprawdę nie było. Bo przynajmniej te wszystkie emocje dzwonienia dzwonkiem przez cały tydzień w końcu mogły się do czegoś przydać. Wiosłowanie na jeziorze. Prawda? I sklep z herbatą i z malinami w ogrodzie. Prawda. Podobało mi się, że w końcu mogliśmy sobie pobyć razem i pokazaliście swoje prawdziwe twarze. Czas spędzony na łonie. Natury. Natury. Dziękuję. Arigato gozaimasu. Pozdrawiamy, nie? Trzymajcie się. Pozdrawiam. Stoję, mierzę w poduszkę i nagle taki ziom po plecach, taki ludko. Nie wiem, czy to się nadaje do wykorzystania w filmie, wiesz? To będą dzieci oglądać. Najpierw to piwo, a potem mnie tu na balonie, a ja się po plecach wodę.